widział sędziów nad pięściarzem obdarzonym bardzo mocnym ciosem. A więc zaczynamy. 10 rund. Włodarczyk Jury zaczyna Diablo od lewego prostego, a więc tej wizytówki polskiego pięściarza. A potężny był ten pierwszy lewy, ale tutaj Jury nie ma nic do stracenia. On zdaje sobie sprawę, że takie zwycięstwo otwiera mu drogę na wielkie salony, więc zobaczymy, ale Krzysiek naprawdę precyzyjnie potrafił też pojedynczym tym ciosem. No i bardzo dobrze od razu aktywnie zaczynał. On zawsze bardzo śpiąco zaczynał. Czego ma taki przeciwnika? Teraz widać, że zdaje sobie sprawę, że musi być aktywny, że jednak to nie podoba się ten styl walki, który Diablo preferuje, taki śpiący, usypiający, wyczekujący. On musi tutaj starać się nauczyć swój rytm walki. Widzimy taśmy rozgrzewające na lewym kolanie Włodarczyka. To jest właśnie jeden z tych kłopotów zdrowotnych, który się Diablo przypałętał w ostatnim czasie. Ale faktycznie zaczął Włodarczyk dość wartko jak na siebie teraz lewy kak pod prawy łokieć po raz pierwszy. Szczególnie z takimi zawodnikami, jak jest właśnie pokroju Jura, któremu się pozwoli na to, żeby zaczął walczyć, to na pewno się rozwinie. Nie będzie czuł takiego zagrożenia. To jak się bardzo słusznie, bardzo mocno, bardzo dobry pressing nogami, spokojnie, w swoim stylu, ale konsekwentnie blisko. I teraz dobra akcja Jura. I zwracam uwagę właśnie na lewą rękę Rumuna. On naprawdę nieźle potrafi bić lewy prosty i generalnie kombinacje złożone z dwóch, trzech ciosów lewą ręką wyprowadzonych. A to zasłyszeliśmy w studio, że się naprawdę bardzo dobrze się broni, bardzo szczelnie przyjmuje te ciosy na gardę i potrafi mocno odbić. Znamy te ciosy precyzyjne, te walki, kiedy rozwiązywał precyzyjnym, mocnym uderzeniem. Lewy sierpowy przyjął to na rękawicę Aleksandru Jury i odpowiedział lewym prostym. Teraz po dole znowu bije Włodarczyk. Ale szczególnie stara się drugi cios bardzo mocno. Włodarczyk prawą ręką, ale brakuje takiego właśnie zrobu 3-4 ciosy. Wydłużyć troszkę serię. Natomiast znając Krzyśka, on stawia na precyzję. On wie, że jak prawy między gardę dojdzie do szczękę, to od razu przeciwnik ląduje na deskach. No, przekonał się o tym Al Sanz pod koniec ubiegłego roku, kiedy po lewym prostym Włodarczyka padł na materingu. Ale Jur na razie nie wygląda na zawodnika, który miałby tutaj Włodarczykowi odpuścić. Ostatnie sekundy premierowej rundy. Delikatnym lewym sierpowym Jur zahaczył głowę Włodarczyka, ale chyba nie zdecyduje się tutaj na żaden szturm Polak w samej końcówce. No zobaczymy, ta pierwsza runda wiadomo rozpoznawcza, dla Jura też taka się była lekcja na postać Krzyśka. Ciekawe, czy będzie próbował wejść na obroty, czy jednak czuje to zagrożenie po tej naprawdę dobrej pierwszej rundzie wygonaniu Diablo. Włodarczyk 61 walk na zawodowych ringach, od 2000 roku jest profesjonalistą. 372 rundy do tej pory przeboksowane, niesamowity bagaż doświadczeń. No jest najbardziej doświadczony w tym momencie polski pięściarz. I spoglądamy tutaj na najciekawsze akcje z tej pierwszej rundy. Tutaj amortyzacja Jura na ten lewy kak Włodarczyka. Tutaj było zejście, ale delikatnie jednak zahaczona głowa Polaka. No, w tej kategorii wagowej w Polsce też jest bardzo ciekawie, bo liderem wydaje się być Krzysztof Głowacki, tymczasowy mistrz federacji WBO, który w czerwcu zmierzy się w półfinale tego turnieju z Majlisem Bredisem. Jest Masternak, jest Diablo, Cieślak, Barski, no ciekawie tutaj na polskim podwórku, ale Diablo wciąż ma aspiracje międzynarodowe, o czym wiemy doskonale. Jest to bardzo ciekawe teraz tej drugiej rundy w wykonaniu Aleksandra Jura. Teraz nie boi się, że też oglądał walki Diablo, ale tak jak zawolił Diablo, teraz coraz bardziej aktywniejszy w ostatnim czasie. Nie czeka na ataki, już teraz zerwał się Jur. Ale Krzysiek cały czas kroczek po kroczku presji, spycha do lin. Gdy tylko przyznać, że powinien być Jur, od razu powinien zerwać i uderzy się serią mocniejszych uderzeń. Jur potrafi w taki chaotyczny sposób wpadać się do pół dystansu i tam szukać swoich okazji, ale doskonale wie o tym Włodarczyk. Mówimy o tym, że Jur reprezentuje Rumunię, ale co ciekawe, on od wielu lat mieszka w Belgii. On był amatorskim mistrzem Belgii w kategorii do 91 kg.
No, słyszeliśmy ten wywiad Krzyśka przed walką, właśnie najbardziej się obawia tego chaotycznego ataku, bo nie wiadomo czego się spodziewać. Faktycznie sam takimi chaotycznymi zawodnikami ciężko się walczy. Taki zawodnik, który prędzej niż są współpracy, to przygotowany na każdy scenariusz i wierzę w to, że Krzysiek zawsze czuje walkę. Jeżeli złapie rytm, to widzi po prostu bardzo dużo podczas pojedynku. Uwaga na prawie podbródkowy Jura. I też liczymy na te podbródkowe w wykonaniu Bodarczyka, bo z durodolą właśnie potrafił tymi ciosami przestawiać Nigeryjczyka w ringu. O, teraz taki krótki prawy z góry Diablo. Krzysztof Hałpik też jest taki, że czasami wprowadzi taki sedno atmosferę, swój styl, spokojnie wyczekiwać. Właśnie drobnymi kroczkami spychać przeciwnik, wtedy jakby wydaje się zasługiwać taką senną atmosferą i to wszystko się układa, wszystko, cała walka do Krzyśka Bodarczyka. No tutaj jeszcze nie zaobserwowaliśmy takiej wyjątkowej precyzji, czy po stronie Diablo, czy Aleksandru Jura. Ale myślę, że te momenty nadejdą. Tak jak mówisz, właśnie z Durodolą były chwile, kiedy zaczynał Diablo przysypiać, a teraz dobrze odchylił się na ten prawy Jura. Jur w ogóle bardzo późno zaczął treningi bokserskie, mając 23 lata. On wcześniej związany był z karate Kyokushin, szukał różnych realizacji w różnych innych sportach walki, ale boksem stricte zajął się dość późno. Na razie ten lewy służy Bodarczykowi bardziej do dystansowania. Nie robi wielkiej krzywdy Rumunowi. I uwaga, a teraz Bodarczyk wydawało się, że jest w kłopotach, ale nie, on po prostu nieco obniżył pozycję i w ten sposób amortyzował kolejne ciosy wyprowadzane przez Jura. A widzowie Telewizji Polskiej mogą Bodarczyka kojarzyć m.in. z roli w serialu Efektywność, bo tam grał w krótkim takim epizodzie trenera boksu właśnie, a trenował firmowego Marcina, czyli Mikołaja Rozderskiego, który de facto jest mocno zapalonym, kombistycznie oczywiście, zawodnikiem sportu walki. No tu się rzuca na razie, Albert, ten brak precyzji, o której wspominałem, po obu stronach. Tak, ale trzeba przyznać, że Krzysiek właśnie dyryguje tą polską szkołę boksu, że nie ma odbornych mężczyzn, są źle trafieni, zawsze słyną w tych trudnych pojedynkach, że miał tą zimną głowę, precyzyjnie mógł jednym ciosem zakończyć walkę, to jest po prostu taka koronkowa akcja, ten prawy, prosty Krzyśka, więc wszyscy nawet wiedzą, że jeżeli walka nie idzie po jego myśli, to stać Krzyśka na to, że pojedynczym ciosem zakończył pojedynek. Teraz próbuje zaktywizować lewy prosty Bodarczyk. I teraz niewiele brakowało i doszedłby do głowy Jura ten prawy podbródkowy, którym Diablo straszył Durodolę. No Jur też sprytnie bardzo wysoko uciął na ręce. Wiecie, też już troszkę odswoił się jakby z tymi ciosami, z atakami Diablo, że nie jest tak aktywny Krzysiek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że Krzysiek oddał teraz inicjatywę troszkę Jurowi. Jak zwykle zaczyna cały czas skrobić do przodu, to teraz zaczyna chodzić delikatnie po tyłu. Ciekaw jestem, czy to pomysł Fiodora Łapina może, żeby właśnie sprawdzić, jak Jur poradzi sobie w roli tego, który ma być inicjatorem tego pressingu. No, oczywiście, to może być taka zagrywka taktyczna ze strony Timu Bodarczyka. A teraz była kontra, no to było dobre rozwiązanie. Delikatny zakręt na prawą nogę i wystrzelił prawym z pochylonym tułem w lewą stronę. Bardzo sprytnie to zrobił Diablo. Ale też widać sporą umiejętność Jura, że nie atakuje ze środka ringu, bo stara się zajść na nim Diablo przy linach. Zaczął się spróbować, testuje jakiś zryw, na jakieś wydłużenie ataku z zawodnej strony. Ale teraz pasywna rola Jura. Widać, że Diablo tutaj przejmuje takimi małymi kroczkami inicjatywę w tej trzeciej rundzie, a Rumun skoncentrowany przede wszystkim na defensywie. Z taką gracją próbuje się Diablo poruszać w prawą stronę.
szukać oczywiście wolnej przestrzeni w ataku. No i wykorzystał to. Jur, widać, zatrzymał się Diablo. Zaczął schodzić w drugą stronę natychmiast. Ten przestrzeń wykorzystał bardzo umiejętnie. Jur i teraz rzuca się znowu z kolejną akcją i trafia Diablo. Uśmiechnął się Włodarczyk, ale przyjął lewy sierpowy. No właśnie, teraz zaczyna Jur wierzyć i napędzać się tą wiarą, że można tutaj z Włodarczykiem głąży boksować. To o czym wspominałem. Nie można pozwolić takiemu zawodnikowi złapać wiatr w żagle, bo natychmiast uwierzy w siebie i może sprawić bardzo dużo trudności. No, w razie najsłabsza runda w tym pojedynku Diabła Włodarczyka. 88 zawodowych walk. Wiesz, czy zauważył to na rożnikę Krzyśka, żeby jednak się pokazał swoją aktywność. Stać go na to, bo ona świetnie przygotowana. On zawsze trzymał z żelaznej kondycji sumiennego przygotowania do każdej walki. Nie może oddawać takiej inicjatywy Rumunowi, bo wyraźnie rozkręca się Aleksander Jur. Powiada ten Rłapień, żeby cały czas balansował Włodarczyk, żeby nie był łatwym celem do trafienia. No i tutaj właśnie lewy na górę po to, żeby chwilę później uderzyć lewym na brzuch. A teraz przestał też w ogóle zadawać ciosy Jury, jakby szukał mocnego uderzenia, mimo wszystko Krzysiek bardzo umiejętny, właśnie ten lewy brosz już teraz rzuca się z takimi atakami, próbuje rzucać się do przodu Rumun, ale widzi to wszystko Diabla. Ale nie wiem, czy to nie jest pomysł generalnie Jura na przesypianie pierwszej połowy rundy i przyspieszanie, podkręcanie tempa dopiero w tych ostatnich 90 sekundach, bo tak to wyglądało w trzeciej rundzie. Słusznie zauważyłeś, zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w czwartej starciu. To jest dobry pomysł, bo świeży, po każdym przerwie wychodzi do ringu Diabła na kolejną rundę i tutaj może troszkę chce pokazać, że nie jest aktywny, że chodzi, to konsekwentnie zrobi presję i zrywasz takim krótkim przyspieszeniem. O, teraz klincz jak z Chucky 1. To było jak z Chucky 1, wyjście lewym się powiem z klinczu błyskawicznie. Znakomicie zrobił zajście w prawą stronę, było miejsce na to, żeby wybrać lewy sierpowy i skorzystał z tego umiejętnie Diablo. A więc nie chce jednak odpuścić Włodarczyk tej drugiej połowy czwartej rundy, ale jest teraz wiązanka ładna Jura. To zwoje nam bardzo ciężko przebić się przez gardę Włodarczyka. Do przedramana bardzo umiejętnie, bo chce blokować teraz dobry prawy na dół. I trochę przespana ta runda jak do tej pory. Tak nie do końca w sposób przygotowany wpadł w ten film Włodarczyk, ale chwilę później uspokoił sytuację. Nie pozwala sobie już na ten błąd, który mu się przydarzył rundę wcześniej Włodarczyk i wydaje się, że spokojnie kontrolował tę rundę i te odsłony możemy zapisać na konto Diabła Włodarczyka. No z czwartej rundy przede wszystkim wyciągnąłbym to wyjście Włodarczyka z klinczu lewym sierpowym. Wyprostem rozbija koncepcję ataku Rumunowi Diablo. Faktycznie od tej czwartej rundy na razie nic nie robi Jur. Idzie do przodu za podwójną gardą, ale nic z tego nie wynika. Sam zadaje ciosu. A Krzysiek spokojnie porusza się bardzo umiejętnie. Też nie forsuje tempa. Teraz ruszyły Jur, ale wszystko zablokowane na gardę przez Włodarczyka.
On szuka takich pojedynczych przyspieszeń właśnie, kombinacji 3-4 ciosów, niebolesnych, nie silnych, ale potencjalnie szybkich. Tak walczył wielokrotnie wcześniej, teraz niewiele brakowało, padłby na lewą rękę Włodarczyka. Teraz w końcu mocna akcja Włodarczyka, też rzucił się, robi się pomy, prawy prosty, jeszcze jeden robi się pomy, drugi tep. Tak zastanawiam się nad tymi ciosami podbródkowymi, bo zwróćmy uwagę, Jur jest wychylony do przodu, bo to może byłaby recepta. No, mi się ta praca lewą ręką Krzyśka, ale brakuje właśnie, bo 3-4 lewe rzuca. Będę spróbować rzucić 3-4 ciosy takim przyspieszeniem, zerwaniem. Natomiast oczywiście ciężko jest zmienić taką kształtą mrego zawodnika, jak jest Krzysiek Włodarczyk, to jest po prostu jego styl. Teraz się do perfekcji dopracować swoje najlepsze akcje. O, teraz ładnie. Lewy prawy, lewy podbródkowy. No dzisiaj od tego lewego prostego wszystko u Włodarczyka zaczyna się w ofensywie i to jest ta podstawowa broń, z której musi oczywiście regularnie korzystać. Ciekaw jestem tego klinczu, który Diablo w zasadzie w każdej rundzie szuka. Co miałby zyskać poprzez to klinczowanie? Czy chodzi tylko o odpoczynek, czy ewentualnie widzi szansę jakąś, żeby w tym klinczu od razu wyjść z ciosem? Teraz zerwał się Jur, ale to były ciosy generalnie przyjęte przez Diablo na blok. No, widać, że kumuluje w sobie energię Jur i tylko Diablo więcej pozwoli. Natychmiast stara się rozkręcać rundę. Te ciosy spływają po Krzyśku. No i teraz przyspieszy. No ale musi być też czuł, nawet się nigdy nie zapomina o obronie. To jest po prostu jego... Myślę, że to jest wzór w ogóle ukształtowania defensywnego Włodarczyk. To ile pracy włożył przez ostatnie 12 lat Fiodor Łapin w to, żeby tę defensywę Diablo doprowadzić. Nie do perfekcji, bo boksie nie ma niczego perfekcyjnego, ale do naprawdę bardzo wysokiego poziomu. Tak jak wspomniałeś, to jest taki wzór do maszalowania, że naprawdę ta obrona Krzyśka zawsze jest strzela, zawsze pamięta o niej. Potrafi się pięknie bronić do gardą, łukami, dobrą pozycją, na pobliżeniu pozycji. Te ciosy, które nadszybuje, to potrafi je zamortyzować i umalić ruchem tułowia, bądź się zbiciem rękami. Włodarczyk wspomina o tym, że boksuje dalej, bo kocha boks i to jest dla niego podstawa. No bo finansowo kilka walk naprawdę bogatych w karierze. Włodarczyka mówi się, że za danego Greena zarobił 150 tysięcy dolarów, za ten pojedynek pamiętny z Chucky 1 350 tysięcy dolarów, a za przegraną niestety z Gassi 1 kasa w granicach 400 tysięcy dolarów. Szósta runda przed nami, a więc wchodzimy w drugą fazę rywalizacji Diablo Włodarczyka z Aleksandru Jurem. No i w końcu próba produktowego za nami Diablo. Teraz dobry lewy sierpowy, prawy prosty, no ale kroczek do tyłu. Analiza teraz Włodarczyka, zastanawia się, co przygotować w kolejnej akcji. Nie chce też forsować tempa w szóstej rundzie Diablo. Ale można teraz śmiało stwierdzić, że taki styl, który prezentuje Jur, idealnie pasuje Włodarczykowi. Mało aktywny, czyli naprawdę dużo widzi w ringu, ma przegląd. Tutaj Jur szykuje akcję, ale zbyt mało ciosów ze strony Rumuna. Takie polowanie na pojedynczy cios to jest to, co najbardziej uwielbia Diablo Włodarczyk. Myślę, że istotne jest też ograniczenia ruchowe Jura, to znaczy praca nóg skromna, a Diablo nie lubi boksować z lotnymi zawodnikami. Mówiło się w kontekście rywala Diablo, że przymierzany był jeszcze Nigeryjczyk Klapi w Kajodę, ale ten ma pewne problemy zdrowotne i organizatorzy nie chcieli tutaj ryzykować się ściągnięcia Kajodę. Był też brany pod uwagę Siergiej Radczenko, więc ten pięściarz, który sprawił mnóstwo problemów Adamowi Balskiemu, który posłał na deski przecież Krzysztofa Głowackiego. Ale ostatecznie zdecydowano się na Rumuna Aleksandru Jura.
Ma poi si stringe tutto scrione garnitur na a Diablo. Patrzcie, che swoją pracę, uznany jest teraz, że bardzo konsekwentny, realizuje plan taktyczny, trzyma się wytycznych, dobra praca lewą ręką, szczelna obrona, rozbijanie gardy przeciwnika i próba dołożenia już takiego precyzyjnego, celnego prawego, który otworzył szansę w grę na tej walki przed czasem. Ale to jest rutyna, zauważ, że po każdej akcji Włodarczyk bierze głęboki oddech, wszystko sobie wyrównuje. Jeżeli chodzi o to przygotowanie organizmu, nie ma tutaj niczego na wariackich papierach. Ale słusznie zauważyłeś, ta pozycja na nogach Rumuna bardzo wąsko stoi, człapie, zmienia pozycję, przychodzi prawo nogą do przodu. Praktycznie nie ma pozycji do tego, żeby zadać mocny cios prawej ręki. Zresztą gdzieś analizując wcześniej Jura, to przede wszystkim ewentualne zagrożenie zauważyłem w lewej ręce Rumuna, nie w prawej. Tak, słusznie, więc mówiłeś o tym, że ta lewa dużo groźniejsze niż uderzenie z prawej ręki. No oczywiście pojedynek trwa i tutaj nie można odbierać szans żadnemu zawodnikowi. Ale przechodzi trochę obok walki Aleksandru Jury. Przegrywa tak delikatnie rundę po rundzie i to wszystko zaczyna się układać. Prawej dojście dwoma lewymi. No ten bagaż doświadczenia, widać to doświadczenie Diablo z walkę o najwyższą stawkę. Duży spokój, choć teraz ten próbował ryzykować takim prawym overhandem, z takim prawym sierpowym z góry na dół Aleksander Jur. No huk się rozniósł po sali Błądrzy, na szczęście ten cios nie był precyzyjny. No i słusznie teraz, podwójny lewy mocny prawy na dół. Zabrakuje właśnie kontynuacji, prawym kroczem do tyłu. Tylko w całach mocy energii, tylko w trzy ciosy coraz zbierają. A ciekaw jestem, czy pojedynek ogląda Artur Szpilka. No bo mówi się dużo o ewentualnym starciu Włodarczyka ze Szpilką. To byłaby duża walka na polskiej arenie, w kategorii ciężkiej oczywiście. Walka z pewnymi podtekstami i ze złą krwią, bo obaj panowie mają za sobą już pewne starcie, ale nieoficjalne. Cały czas Jure robi kroczek do tyłu, kroczek do przodu. Mógłby Diablo czasami spróbować rozpocząć akcję z prawej ręki, stanąć mocno nogę, skontrować. Praktycznie cały czas notorycznie powtarza ten sam element Jure, a Diablo cały czas wsolwał rękę. No widzieliśmy, jak ściany potrafi się bronić w krzyżu. Skwitował tylko gdzieś tam nieśmiałym uśmiechem Włodarczyk te próby Aleksandru Jura i teraz ten uśmiech był w pełni zasadny. No i to będzie jeszcze lewy sierpowy, ale nie precyzyjny Włodarczyka. To jest kolejna runda, skromnie wychodzona przez Diablo, którą sędziowie zapiszą. Ósma runda walki wieczoru Gali Knockout Boxing Night 6. Na razie w sposób... W zasadzie kontrolowany Włodarczyk prowadzi pojedynek z Aleksandru Jurem, który jest stroną pasywną generalnie. Chociaż wyglądało to nieco inaczej w dwóch może rundach z pierwszej fazy walki. Ale tutaj już przede wszystkim koncentruje się na defensywie Jur. Jeszcze widać więcej oczekiwałem od Rumuna, wiadomo, na to można spodziewać się bardzo strzelny w obronie, plan taktyczny, spokojny, właśnie ta lewa ręka szukający miejsca między gardą przeciwnika. Natomiast Jur ma takie rundy, że oddaje ten pojedynek praktycznie bez walki. No to jest jedna, dwie próby góra w ofensywie Jura, a reszta to jest koncentracja na tym, żeby Diablo nie zrobił mu krzywdy. Lubi takich zawodników, którzy właśnie dają pojedyncze ciosy, widzi te wszystkie akcje
co najtrudniej mi się walczy z rywalami, z seriami, wydłużyć akcję, dość lekkie uderzenie, później starać się poszukać mocnego uderzenia. No i to zmienialiśmy lotnymi na nodze, więc garnitur idealnie skrojony pod Diablo. Z jednej strony oczywiście Włodarczyk nie będzie do samego końca lekceważył Jura, z drugiej chyba warto byłoby spróbować nieco więcej agresji pokazać w ataku, bo ciekaw jestem, czy cios Włodarczyka byłby w stanie siać spustoszenie gdzieś w świadomości, w głowie Aleksandru Jura. Ale tutaj trzeba o tym powiedzieć, to co wspominałeś, ta kontuzja nogi. To jeszcze mi się podobało różnego rodzaju inne problemy zdrowotne. Spodobało to, że Diablo sporo czasu odpoczywał, kurując się, więc też ta walka była w jakiś sposób troszkę zagrożona. Wyszedł do rynku decydując się, wziął odpowiedzialność na siebie i wie, że tą walkę zdecydowanie wygrywa na punkty, dlatego pewnie nie będzie już forsował tempa tego pojedynku. No to jest ciekawe, bo Diablo miał problem z lewą ręką, a dzisiaj akurat lewa ręka jest podstawą jego boksu. Ja myślałem siłą rzeczy, że Diablo będzie bardziej skoncentrowany na tym, żeby bić się prawą pięścią, a tutaj przede wszystkim wszystko zaczyna się od lewego prostego. Lewy, drugi, prawy, prosty i od razu akcja, lewy, lewy, prawy. Na taki moment, ale... Cienie niepotrzebne emocje, tylko małymi krokami, runda po rundzie robi taką pracę, żeby ten pojedynek wygrać na punkty. Podwójny robi taki mocny prawy, uderzył między gardę. Zobaczmy, czy stać się na podjęcie ryzyka. Ale wie, że ta walka nie podać pewną myśli. Ciekawe, jakie dostaje reprymendy, jakie wskazówki ze swojego narożnika Aleksander Jura. Wspominaliśmy o tym, że ewentualne zwycięstwo otworzyłoby Jurowi no, furtki do kolejnych pojedynków za duże pieniądze w kategorii junior ciężkiej. Stąd być może pojawi się nieco więcej odwagi w postawie rumuńskiego pięściarza. No już w tych końcowych fragmentach pojedynku, bo to jest runda dziewiąta, potem już zostanie ostatnie starcie. O, teraz ryzykowo, tak jak sygnalizowany, lewy podwrócony, prawy prosty, ale ładnie kroczek, pół kroczku do tyłu Diablo i przypuścił to akcję. Włodarczyk jest takim naturalnym zawodnikiem tej kategorii junior ciężkiej z limitem do 97 kg. Warunki fizyczne, gabaryty, w zasadzie cała kariera w tym limicie, idealnie skrojony pod dywizję cruiser. Teraz szukał Jury takie miejsca w prawym obciu Diablo, ale tym samochodem toczy się. Też zwróćmy uwagę, że sędzia ringowy nie ma kompletnie nic do roboty w tej walce. Nie dochodzi do żadnych przewinień. A teraz lewy sierpowy Jura. Trochę uścił Diablo. Jury teraz próbuje zerwać się takimi okrężnymi sierpowymi. Teraz szybka akcja, lewy, lewy, prawy, ale przygotowany na to Włodarczyk. No i teraz znowu bardzo szczelna obrona w tym ataku Jura w wykonaniu Krzyśka. Wszystkie akcje przyjęte na łokcie. Myślę też, że ta obrona Włodarczyka w jakiś sposób wyssała nadzieję z Jura, bo nawet jeżeli on się rzadko, bo rzadko, ale Boxing Night i Włodarczyk zmierzający po kolejne zwycięstwo na zawodowych ringach, 57. No teraz się bardzo
akcję, ale też występuje się na podwójnym garda. Chyba chciałby postawić Diablo Stempel na Jurze. Ale uwaga! Prawy sierpowy nieco nieprzygotowany przez Rumuna. Ale tym razem znalazł receptę Juru w lewym podgródkowym. Retrotracja Krzyśka, lew prawy, lewy pod prawy łokieć. Przyznała się ta lewa ręka, nie trafiając Rumuna. Ale dobry początek tej rundy Krzyśka, od razu odruszył mocno do tego pokazał, że nie będzie czego tutaj na to, co zapytujemy Rumuna, tylko tam chce postawić kropkę na i pokazać, że był lepszy w tym pojedynku. Teraz tak zrezygnował w pół kroku Włodarczyk z kolejnej akcji. Próbował zaciągnąć go do narożnika Jura, ale to się nie udało. Błyskawicznie wraca Włodarczyk na środek ringu. Próbuje kręcić ten prawy Diablo, ale nie da rady. Dzisiaj nie było momentu, w którym ta prawa ręka znalazłaby się na szczęce rumuńskiego rywala. Oj, uwaga, poślizgnął się. No, widzimy Jur z poczuciem humoru do tego podszedł. No, spoglądam nerwowo na kolano Włodarczyka, mówiąc drugie kolano, wspominając o tym, że Diablo no miał problem z lewym kolanem, a teraz z kolei jakiś kłopot z prawym. Sędzia Arkadiusz Małek wznawia pojedynek. No musi Diablo już tylko doboksować do końca i będzie zwycięstwo, ale widzimy, rusza Jur. No już chyba wszystko jest w porządku, na szczęście. No tak dużo adrenalina jest, że może dopiero odczuć tę powalkę, bo nas troszeczkę jeszcze darmo to otrwa do końca na charakterze. Te chce do walki, gdzie do pojedynku wygrywa zdecydowanie na punkty Diablo. Jeszcze zrywa się Jur, próbuje w samej końcówce poszukać swoich okazji. Cała kombinacja Rumuna, ale wszystko pod kontrolą u Diablo. Nie ma tutaj momentu zapalnego ze strony Włodarczyka. Jeszcze prawy sierpowy, który spada gdzieś tam tylko w okolice rękawic i ucha. I koniec 10-rundowego pojedynku. Diablo Włodarczyk pokonuje Aleksandru Jura, chociaż oczywiście będziemy czekać na oficjalną decyzję trójki, która punktowała tę walkę. Kłania się wszystkim Diablo w pas, dziękując.